Hej wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z rodzinki zastępczej. Po kolejnej przerwie znowu wracamy z rodzinką. Oczywiście nie obiecuję, że teraz będzie już systematycznie. Po prostu no, nagrywam, gdy mam ochotę, a ostatnio nie miałam. Miałam też inne sprawy na głowie, więc mam nadzieję, że to jest w pełni zrozumiałe. Tutaj widzę, że nasze dziewczyny już wstają. Kamila w ogóle w nocy nie spała prawie. Ona cały czas tak siedziała, bo no, była już wyspana, więc kazałam jej siedzieć, no bo co miała robić w nocy. Tutaj kolejny nasz delikwent sobie wstał w nocy, w ogóle poszedł się kąpać w środku nocy. No, zobaczcie, jaką ładną twarzyczkę. Tak. Chyba zmieniły nam się fryzury trochę. Tutaj Wolfgang, Nataszka. Bo nie mam niektórych modów. Tak, bo jak zwykle porządki i te sprawy, więc troszkę się mogło pozmieniać, jeśli chodzi o wygląd naszych synów, a tak poza tym w naszej rodzince jest bez zmian. Jeszcze tylko dodałam nam pieniążki za dzieci, bo jest niedziela, tak, zawsze o tym zapominam. Już nie zliczę, ile razy zapomniałam i jakbyśmy byli do tej pory bogaci, gdyby nie to, że zapominałam o tym cały czas. No, ale mniejsza z tym, już nie pamiętam, co tu się działo, tak szczerze powiem. Tutaj widzę, że jeszcze 3 dni. Tutaj też pewnie 3, tak. To nie były bliźniaki, to nie było. Tutaj jeszcze mamy dużo, bo ona chyba ostatnio miała i on też miał ostatnią urodziny. To chyba dzisiaj będzie Mariolka, albo jutro. W każdym razie dzisiaj dostajemy chyba kolejne dziecko, jak dobrze pamiętam. Tak mi się to zdaje. Dobra, weź stań. Oj. No dobra, opróżnij. Co to byłoby za dzień, jakby nocniki nie były pełne? Opróżnij. Ty, Natasza, zmień pieluchy Mariolce. Coś się tak tniecie, kochani. Co się tak tniecie? No hello, Iga tutaj macha do tady. Tak, i potem daj Mariolce jeść. W tej kolejności. Mamy niedzielę, także lajtowo, bo tak. Od 9 do 17, sobotę działa, no dobra. No i proszę mi teraz uczyć Leona. Zanim nam się zejszczy. Natarza tej bieliznie, no trudno. Idź na kam dziecko. I zabawa w ogóle woła o pomstę do nieba, nie? Bo Jezu, biedne dziecko siedzi tu za karę. Przepraszam, zapomniałam o tobie. Niech ona sobie skorzysta, też we mnie prysznic. A ty Iguś, co ty? Aha, ona się wzięła za sprzątanie. A tu mamy sprzątacza. Możesz się pobawić. Chociaż zaraz. To nie są twoje lekcje. Tylko Jeremiego. Tak, a Jeremi co robi? Tak, Jeremi. Aha, Jeremi jest głodny, dobra. Mamy coś w lodówce? Weźcie sobie jakieś resztki. A mój kot coś tam jak zwykle wyrabia, więc nie zwracajcie uwagi na wszelkie dźwięki. Tak samo moi sąsiedzi sobie od 2 dni montują w sztywnicy jakiś piec i też hałasują wiecznie, więc też jakby co. No. Sami rozumiecie, jak to jest. Nie, włóż to do końca. Co ty tutaj kombinujesz? Włóż go do końca. Popróżnij potem, żeby było zgody. Idź się umyj. Dobrze, poklam. Zrób coś z tą twoją zabawą. O, dziecko ogarnie. Tak, proszę. Kibelek i prysznic. Powiem wam, że Natasza dawno nie zajmowała się swoimi przyjemnościami. Czyli garncarstwem i szyciem na maszynie. W sumie zaraz dziecko nam przyniosą. Niech ona uszyje coś. Niech coś uszyje, ponieważ... potrzebujemy jakichś nowych ciuszków. Możemy przesunąć.
przy okazji, jeszcze jedna sprawa, już słyszę, że jest muzyka za głośno. Nie wiem, czy to tu? Czy tu? Muszę to pościszać, bo potem będę zagłuszona na maksa, jak zwykle. A właśnie, nie mówiłam, że musiałam jeszcze od nowa zainstalować Simsy, bo EA sobie wymyśliło jakąś aktualizację i w ogóle, że będzie The Sims 2 w sprzedaży, no super po prostu. Także przez to musiałam niestety sobie przeinstalować Simsy, bo mi nie chciały po prostu się włączyć. Coś tam z plikami miałam, nie wiem o co chodzi nawet. W każdym razie zajęło mi to prawie całą sobotę. Także dziwię się, że w ogóle miałam chęć jeszcze to nagrywać. No ale nieważne. Mam nadzieję, że już wszystko będzie w porządku. Ty aż poszedłeś na dół to opróżniać. Świetnie. Zjadłeś? To idź odrób lekcję. Czy ty przejąłeś swoje biureczko? To weź. Tutaj w ogóle... O. Poprzejmujcie sobie te biureczka, żebym nie miała potem problemu z wami. A, tak, czy wy lekcje... Ja widzę, że ty chcesz odrobić lekcję, ale czy wy przynosiliście lekcje? Oni byli... Nie, ona nie była w szkole jeszcze. Chyba. Tak, Nataszka, wiem, już cię postawiłam tutaj, ale ty będziesz chciała w ogóle szyć? O, to jest pytanie. A czy przy tym w ogóle usiądziesz? Chyba nie. Kurde. Nie wiem, jak to ma być, chyba tu. Chodź tutaj, zobaczysz. Kurczę, chyba nie będzie przy tym się siedziało, chociaż nie wiem, zobaczymy. Ale nie ma Rudy, to chyba będzie chciała ten. Nie, krzesło jej nie pasuje, okej. Czyli jednak tu musi być inne krzesło. A już chyba wiem. Ile takie było? Chyba specjalne, czy mi się wydaje? 6.5 hours later. A jak dam takie? Nie mam pojęcia, ale nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, co na tu miało mieć. No nadal nie ma pasuje. Ja nie wiem, Natasza, które tu było. Czego mi utrudniasz życie wiecznie? O raju. No i taki odcinek będzie, nie pamiętam. Albo źle stawiam, albo coś, pewnie już się ze mnie śmiejecie, że nie umiem. 3 days later. Czy ona może przejść? Nie może przez to. Ja już nie mam pojęcia. Dobra, weźmy jakieś krzesło. Jest jakiś inny kolor? Nie bardzo. Nie, ja myślę, że to były normalne krzesła tutaj, bez problemu. Dam tutaj dwa, zobaczymy, które się dosunie. No ale powinno... Nie wiem. Nie marudź. Usiądziesz teraz. 3 weeks later. Zobaczcie, co mi tu... A czekajcie. Tak, będziemy teraz cały odcinek kombinować. Bo ja może źle po prostu postawiłam to. No pewnie, że źle, ej. No ja nie mogę, ludzie. O, nie mogę. Ups, zapomniałam, w ogóle nie mam imienia. Chłopiec, no tak, no, skończyło się na tym chłopca, tam było ten M. Kurczę, pamiętam, że miało być jakieś imię. Chyba na ten. Chyba. Wiem, że miała być Nadia, dziewczynka, a chłopiec miał być na ten. Chyba. Trudno. Jest i chłopiec, no. Nataszka... Dobra, już ogarniam. Może wam wytnę to, jak szukałam tego. A ty co? A ty co, chłopie? Już masz lepiej to wyjść po dziecku, czy coś? Gdzie jest nasze dziecko? Czy ja widzę jasną karnację?
ucha, bo no tutaj już się wystraszyłam. Nie chcę wziąć uszyję, bo dużo ubrań mi się tak jakby poprzemieniało, poznikało, bo wymieniałam właśnie ciuchy. Więc niech sobie uszyję coś, nie wiem, czym ona mogłaby jeszcze chodzić. Damy jej jakąś kieckę. Potem może też dzieciom uszyć. O, ta skinka jest piękna. Ale no, coś bardziej takiego po domu może. Dobra, nie będzie to. O, Jezus, nie wiem, kiecka. Co to za różnica, jak coś nie... Pokażcie mi moje dziecko! O, Wolfgang idzie, dobra, to idziemy z Wolfgangiem. Taki chaotyczny ten odcinek, wybaczcie, po prostu widzicie, wracam do przerwy i wszystko jak zwykle ogarniam. Diabeł otrzymuje... zmień swoje pragnienia, zmień, chłopie, zmień. Halo, Wolfgang, podniesiesz tą dupę? O, nasz synalek! O, no. Stój, rzesz. Pokaż się. O! Nasze piękne dziecko. Nie o to mi chodziło, chciałam przybliżyć. Przybliżyć tak, o. Zielone oczka ma. Zrobimy chocie z tatuśkiem. Dobra. Jak zwykle weź go tutaj, obejmij. Nakarm. Ale on... A nie możesz wziąć butelkę dla Natana? Czemu? A nie jest, dobra. Ślepa ja, okej. Halo? Nie, co pan tu robi? Halo? Dlaczego psujesz mi odcinek? Ja wiedziałam, moi drodzy, że tak będzie. Ja po prostu wiedziałam, dzisiejszy dzień jest po prostu tak pechowy, że musiało się coś wydarzyć. Ty, ktokolwiek może prosić? No, nie. Nie ma opcji. Serio? Czemu nie mogę go prosić o... Nie spodziewałam się tego, no. Naprawdę. Wiedziałam, że nasz bombel jest już na skraju, ale... Żegnaj. Bombel. No trudno, no. Nie spodziewałam się tego, powiem szczerze. Nie w tym odcinku na pewno. Dobra. Dobra, już tutaj ogarniam, no. A gdzie jest... tutaj. Tutaj na ten kasać. Tutaj, ale on nas potrzebuje. Lioś. Wypuść Leona. To by się... Zostaw. Wracaj do swoich zajęć. Niech ci się rozrywka podnosi. Iga. Idź do toalety. Jeremi jest tak podnięty, chłopie. Czemu wy się chcecie tam szturchać już? Halo, co za dzieci? Nie wolno. Idź sobie poglądaj dla rozrywki. Ty jesteś głodna, dziecko. Jak ja o was nie zadbam, to nikt o siebie nie zadba. Proszę iść jeść. Dobra, wszyscy mają oddelegowane zajęcia, tak? Ja się tutaj dzieckiem zachwycam, a tu mi kosiarz wyskakuje, no po prostu... Och, simsy, po prostu simsy. I taka oto spokojna niedziela w rodzince zastępczej, naprawdę. Nie, ale mimo wszystko muszę przyznać, że jest całkiem spokojnie. O, zobacz, jak... Aha, myślałam, że mam jakieś wspomnienie z bombem. No, ale teraz smutno trochę bez tego psa. Ja wiem, że nam się tutaj pałętał i nie miałam na niego czasu, ale i tak smutno. Zostały kostki, posłania. Flip, flip. Szkoda mi. No, ale nie będę brała kolejnego zwierzaka, bo... No nie mamy na nie czasu niestety, bo to się także wiecie. Czy Mariolka jest głodna, czy Mariolka brudna? Mariolka jest brudna, rozumiem.
A właśnie, mówiłam wam, że zmieniłam naszego... Leona na blondyna, bo miał ciemne włoski, ale stwierdziłam, że chcę mieć chociaż jednego blond chłopca. Zresztą nawet chyba nie mamy dziewczynki blondynki, mamy tylko chłop... No, to jest nasz jedyny blondyn w rodzinie, Leon. Więc no, chciałam, no to mamy. Ty Iguś, a możesz się pobawić z bratem? Idź się dokładnie. Pobawcie się razem, będzie uroczo. Dzisiaj nikt nie ma urodzin, na to wygląda. Chyba, że jeszcze... Ale nie, raczej nie. Chcę, żeby było... No, ja też bym chciała. O, Nataszka zrobiła kiepkę. O, i jak ładnie się zabawa podniosła, he? Tutaj będziesz miała chyba wyposażenie, co? Tak. Proszę bardzo i weź... możemy sprzedać, ale nie, my potrzebujemy ubrań, więc no. Dodaj do garderoby i produkuj... Ubranie codzienne jeszcze. A możesz w ogóle produkować dla dzieci? A możesz. A co to jest? Zobaczmy, co mamy dalej, co jeszcze mogłabyś uszyć. Niewiele. I teraz bym zastanawiała, czy ja mam tak mało rzeczy, czy... Czy ja mam tak mało rzeczy, czy ona po prostu jeszcze nie ma takich umiejętności? Dzieci chyba mają dużo ciuchów, bo kupowałam. Tak mi się coś zdaje przynajmniej. Chociaż nie wiem. Dobra, niech będzie coś takiego. Niech będzie tutaj... Niech będzie ubranie na miarę tej ich nazwy. Co i bierzesz prysznic? Super. Co zrobili z Marciolą? Mariola chyba śpi. Tak, Mariola śpi, bo... Dobra. O, sam sobie idziesz, dobra, ty sobie sam radzisz. Kto tu przejął już biureczka? Ty przejęłaś? Ty przejmij to. A ty przejmij to. No, halo? Lekcje odrobione widzę, super. A tu czyje lekcje leżą? A nie, to książka, dobra. Dobra, już myślałam. Jak ta Nataszka? Oglądasz, jak się Dugunia bawi, a wiesz co, podaj obiad. No i co puste miski nam zostały? Piesem jakiś tu przyszedł. Gacek. To są kwiatki chyba od Bogdana dla Nataszki. Dobra, będziemy gotować z Wolfgangiem. Gotowanie z Wolfgangiem. Dłużej mi się ta niedziela, bo wcześniej zaczęłam u nich o 6. O, coś z naszymi dziećmi. Chyba śmierć. Chodź, zmień pieluszki Natanowi. A to wie co, ty chyba jesteś głodna. Ale jej stuka w tą poduszkę wsiąkła. Piękne małżeństwo. A ten tu już podaje jedzenie, ale musisz nakarmić Mariolkę. A ty nakarm... Natana. Tak, robimy. Kto tam jest głodny? Co ty robisz? Weźmiesz prysznic, weźmiesz, bierzesz. Bierzesz prysznic, ty już poszedłeś spać, okej. Okay. Ty nie jesteś głodna, co ty robisz? Dlaczego ty śpisz? Halo, dzieciaki. Weź to posprzątaj. Dobra. Mamy dzisiaj nawet ładną pogodę bez moich tutaj trików z naszą maszyną pogodową. Ojej, Mariolka jest brudna. O Jezu, ja nie wiem, on ją chyba drugi raz karmi, cholera. Kurde, bele. A Leona tu przyniósł. No już mama się odsuwa.
proszę odłożyć Leośka. I choć jest. Dobra. Iga już jest, oni są zmęczeni, kurczę, nie chcę ich tak wcześnie kłaść spać. Pasza. Dobra, nic mu nie będzie, jak chwilę poleży, co? Niech ona zje. Bierzesz tego dzieciaka? Bierzesz, dobra. No, i tak oto mamy naszą rodzinkę spokojną w ogóle. Bezproblemową. Dzisiaj są tacy po prostu spokojni i ciśli, że na tak. Donieś. I sam też wiesz. No, Nataszka zaniesie małego do końca. Szamaj tu nie pyszcz. No. Mariola bawi się ze mną. No, chyba ty się z Mariolą musisz bawić. Nie robię coś. Pokażmy, zobaczmy, znaczy się nasze drzewko genealogiczne. Z ciekawości, jak się powiększyło. Uhuhu. Ładnie. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 dzieci już mamy. No, 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 weź go, weź. Włożysz go do końca sam? Włożyję? A, bo wiesz co? Nie, 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 chodź go wykąp. Wykąp Leośka. Potem ucz go jeszcze korzystać. Tak to zrobimy. O, jutro urodziny się szykują, to już w kolejnym odcineczku. Ten już będę kończyć, moi drodzy. Wiem, że jest jeszcze, że u nich jest jeszcze wcześniej, ale no... Sami rozumiecie, odcinek już trwa i trwa. I ona sobie jeszcze doje, posprząta trochę. Jak tam dzieciaczki? Oj, widzicie? Padnięte dzieci, już pora kończyć odcinek, nie? O. A ty? Ty szalona, w piżamie. Oczywiście szalona Kamila w piżamie biega sobie po tym, nie? Teresa, aha, Teresa, dobra. Ale ty też już kochana, idź spać. Jak już wszyscy, to wszyscy idźcie spać. Co ty sobie tu robisz? O, tutaj się kąpie mały Leonek, no i super. Dobra, moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się mimo wszystko podobał. Jest trochę chaotyczny, ale no. Co? No dobra, czyli dobra. Także do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!